Dzień dobry. Witaj. Chodź, schowamy się do cienia, bo musimy najpierw coś powiedzieć naszym tutaj widzom. Więc dzisiaj udajemy się do sklepu, żeby zakupić przybory szkolne dla dzieci, które idą we wrześniu do szkoły, dla dzieci głównie uchodźców i tych, których nie stać na to, żeby takie przybory szkolne kupić. One nie są najtańsze, ale bierzemy udział w tej akcji, którą Dom Otwarty organizuje. Chętnie się jako nasze stowarzyszenie Wolność, Wolność, Demokracja dołączamy, także mamy nadzieję, że dostaniemy kolorowe długopisy, plastelinę, zeszyty, bloki i dzieci będą bardzo zadowolone. To będzie nasz chociaż taki wkład w to, żeby dzieci były szczęśliwe. Dziękuję bardzo. No, byłem tam w sklepie i widzę, że jest mnóstwo przyborów szkolnych w zróżnicowanych cenach. No to świetnie. Akcję organizuje nieoceniona Natalia Gebert z Domu Otwartego, a my włączamy się i to jest kolejna akcja Natalii, w którą się włączamy, bo przecież braliśmy udział w akcji wspomagania uchodźców w urządzenia mieszkań, prawda? Tak. No, a teraz jest ta kolejna szczytna akcja, także idziemy do sklepu. Do zobaczenia. No to wchodzimy do sklepu. Świetnie. O, tutaj mamy bardzo blisko stoisko ze wszystkimi przyborami. Szkolna wyprawka do wyboru do koloru. Świetnie. Właśnie, a co my mamy kupić, Elżbieto? No wiesz, z listy, którą nam Dom Otwarty napisał nam wszystkim, proszą o zeszyty, bloki, skoroszyty, papier A4 kolorowy i biały, kredki, pastele typu bambino, flamastry. Także farby, dzieci będą malowały zapewne, pędzle. Ale jakie farby to będą? Farby chyba różne, bo... Bo widziałem tu wcześniej, jak byłem, plakatówki, widziałem akwarele. No zobaczymy. Niektóre są rzeczywiście w cenach konkurencyjnych, więc być może uda się kupić więcej kompletów, bo też nam zależy. No, jednocześnie na jakości, ale też, żeby objąć jak największą grupę dzieci. Oczywiście. Naszą pomocą. Powiem ci, że jak teraz przychodzę i robimy te zakupy, to mi się przypominają moje lata szkolne. Nie było takiego wyboru. Nie było absolutnie. Nie było tylu kolorów. W tej chwili na to wygląda wspaniale. Wtedy musieliśmy się zadowolić. Napisaliśmy obsadkami. Tak, to były stalówki. Nie wiem, czy dzieci wiedzą, co to obsadki. Ale zobaczmy. Ale zobaczmy teraz, co. Co my tu mamy? Długopisy chyba te. Długopisy i ołówki. Poczekaj, tutaj mamy... No, proszę Państwa, będziemy się rozglądać i za chwilę zdamy Wam kolejną relację. Mhm. Tak, no jesteśmy przy długopisach. Rzeczywiście, no tak. Wybór jest taki. Albo tutaj mamy fluorescencyjne. Fluorescencyjne. Dzieci chyba lubią to. No właśnie, może parę kompletów. Parę kompletów kupmy. Tak. Kupony są i tak dzisiaj są troszkę po niższej cenie nawet. Mm-hmm. Więc ja proponuję, żeby na przykład wziąć 10 takich, jak myślisz. Tych małych kompletów? Tych dużych chyba, tak? No nie wiem. Bo to są... To jest 10S, to znaczy, że to po 10 sztuk. A, prawda? No dobrze. No może 10 nie, ale weźmy 5 na razie. Jak wystarczy pieniędzy, to oczywiście... O, takie są bardzo ładne. Które by bym Pani poradziła długopisy dla dzieciaków? Pierwsza, druga, trzecia, klasa czwarta, które są? Moim zdaniem te będą bardzo dobre. Aha, czyli co nam Pani radzi? No tak, dobrze, tak. Świetnie. Po ile one są, Elu? Dziękujemy. Po ile kosztują? 2,49 cały komplet. Czyli świetnie. 5 kompletów może. Tak, weźmiemy. I 3 kolory. Dziękujemy bardzo. O, świetnie. To teraz obliczmy. 2,4,5. Dobrze, teraz liczymy dalej. Robi nam się kubka całkiem fajna. 5 razy 2,49. Mamy już 57,90. To już musimy zacząć oszczędzać. Dobra, jeszcze idziemy. Mamy sporo do kupienia. No właśnie. Musimy jeszcze kupić takie w sztyfcie. Proponuję, żeby tutaj
z tej półki wziąć, bo one są małe akurat dla dzieci, takie wystarczą na, myślę, parę miesięcy. Więc co, Przemku, weźmiemy 10 tak, sztuk? Tak, weźmiemy 10. Świetnie. Mhm. Raz, dwa. O, otworzyło się. Może zobaczmy. Tak, jest, sprawdziłam. Raz. Zaraz tobie pomogę, dobrze. Trzy. No tak, powinnam ręce troszkę uwolnić. One w cztery, pięć. Sześć. Sześć. Siedem. Osiem. Osiem już jest. Dziewięć. Dziewięć. Dziesięć. Świetnie. Zobacz, znalazłam świetne bułki. Widzisz, takie po dwie sztuki kolorowe. Myślę, że się dzieciom spodobają i nie są wcale takie drogie. Weźmiemy 10 sztuk. Świetnie. My szukamy nożyczek teraz. Nożyczek. Takich nożyczek. Takich bezpiecznych. Nożyczki muszą być bezpieczne, czyli zaokrąglone na końcu, żeby dzieci nie pokaleczyły się. Dzieci się dopiero uczą ciąć. To jest bardzo ważna taka czynność dla dzieci, taka rozwojowa też. Gdzieś tu już. Zaraz znajdziemy. Zaraz znajdziemy. Szukamy nożyczek. Jest, są. Po 2 złote. Po 2 złote, ale weźmiemy 5 żółtych. Dobrze. I 5 niebieskich. A nie, to 3 żółte, 3 czerwone. No świetnie. I tu masz jeszcze. 3 niebieskie. 3 niebieskie. Raz, 2. 3 i różowe jedno. I różowe jedno. Czyli mamy już 10 nożyczek. Po 2 złote, czyli. Prawie tak, złoty 99. Dalej otwieramy nasz tutaj licznik. Złoty 99 razy 10 dodać i mamy 103 złote i 6 groszy. Groszy. Nie jest to jeszcze tak najwięcej na tyle różnych przedmiotów, które kupiliśmy. Mam wątpliwości, czy farbki akwarelowe kosztują, 12-kolorowe kosztują tyle, ile pokazano na cenie. I to znaczy przy stoisku, dlatego pójdę sprawdzić. Co już kupiliśmy, a czego jeszcze będziemy szukać, więc podkreślam, długopisy są, ołówki są, gumki też, nożyczki nawet mamy, kleje w sztyfcie, tak. Cyrkle, pióry. To chyba na razie to za chwilę, tyle, teraz jesteśmy przy farbach. I tu mamy różne komplety akwareli, mamy 12 i 16 kolorowe, ale cena niestety jest jedna i obawiam się, że musimy sprawdzić, którego kompletu dotyczy ta cena. Bo tutaj mamy tak samo i też są przemieszane, tu są 12-kolorowe, czyli ta 12. Cena dotyczy 12. No tak, ale właśnie. To są 16-kolorowe, 16. Widzisz. Czy jest tutaj jest tu jakiś czytnik, ale... Tam, która jest, to nam podpowie. Albo jest czytnik. Jest gdzieś tutaj przy tym słupku jest. Zaraz sprawdzimy. Sprawdźmy. Nie znalazłam czytnika, ale zaraz zapytam. Tam gdzie jest tekst napisane? Nie, tutaj chyba, tak? Świetnie, świetnie, dzięki. A musimy obejść z drugiej strony. O. Tu jest sprawdzenie, jest ten słupek. Jest. Idziemy sprawdzić. Tak. Dobrze, skanujemy kod. Rozumiem, że tu gdzieś jest. 3,99, 16 kolorów. Świetnie, czyli świetnie. Kupujemy możemy 16 kolorów. 10 razie. Kompletów. Oczywiście. Świetnie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Tak. Dziękuję.
Słuchajcie, zobaczcie jaka piękna. Wrzucamy 10. Wow, ale kompletów. Nam się robi dużo. Tak. Policzmy, ile to wyniesie. Już liczymy. Pamiętasz, ile krepina kosztuje? No właśnie, dodać bardzo tanio. 10, ja zaraz, no tak, tutaj 10. Bibuła marszczona, miks kolorów, 0,59, także... 59. Mhm. Czyli przybyło nam troszkę ponad 10 zł. Świetnie, dobra. Znaleźliśmy teraz zestaw taki geometryczny. Też wydaje mi się, że jest dla dzieciaków sam raz. Nie za bardzo obciąży tornister. Weźmiemy też 10 sztuk, dobrze? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, proszę bardzo. Mieliśmy już zakupy. Ile myśmy wydali w ogóle? Masz może fakturę? Tak, mam fakturę. Proszę bardzo. To jest nasza faktura. Na drugiej stronie będzie kwota. Teraz przekręcę, przełożę. To jest zapłacona kwota. Tutaj jest. No i teraz co? Teraz będziemy pakowali w kompleciki. Teraz będziemy robić kompleciki. Ale ponieważ jest nas... Ale ponieważ jest nas tylko dwójka, to nie mogą Państwo w tym uczestniczyć, bo ja nie mam trzech rąk. Także już zapakowane kompleciki Wam pokażę. Tak jest. Elżbieto, mamy już popakowane takie tak, mini wyprawki. Tak. I chciałbym Cię chciałbym Cię poprosić, żebyś pokazała, co jest w każdej z nich. Dobrze, proszę bardzo. Bardzo. No już wiemy, że jest tu krepina. Tak, prawda? Jest Różna krepina. Kolorowa. Co jeszcze tam mamy? Są piórniki. Aha, aha. Są pędzelki. Dzieci. A, to jest do geometrii. Do geometrii. Mhm. Tak, to są przykłady geometrii. Jest też plastelina. Aha. Dziewczynki mają inne opakowanie niż chłopcy, bardziej takie dziewczęce. Aha. Mamy też flamastry. Aha. I obok flamastrów koniecznie kredki do malowania, różne kolory, 12 kolorów. Aha, aha. Mamy też kredki świecowe. Mm-hmm. Dzieci w tych klasach dużo rysują. Mamy blok taki właśnie do rysowania. Mamy również kolorowy, kartki do wyklejania. Wycinania do i wyklejania. Tak, proszę bardzo. Tutaj o, różne kolory. Piękne. No i co tam i jeszcze? Teraz jeszcze dalej, co my tu jeszcze mamy? Oczywiście mamy pędzelki. Pędzelki, tak. Które się dzieciom przydadzą. Dużo ołówków, bo dzieci rysują. Uczą się również wycinać, więc mamy i nożyczki. Mamy też klej, bo przecież dzieci kleją różne wycinanki. Bardzo proszę. I cóż, a oczywiście mamy kolorowe farby. Bardzo ładnie to teraz wygląda. Piękne są, takie kolorystycznie ciekawe i zachęcające. I mamy również zeszyty różne i dla chłopaków, i dla dziewczyn. I w kratkę, i w linię, czyli do wyboru do koloru. I to jest to. Gumki oczywiście, gumka gdzieś mi się tam zapodziała. I co teraz? I co teraz robimy? Teraz wypijemy herbatkę szybciutko, wsiadamy do tramwaju, później do metra, będziemy Państwu zdawać relacje z naszej peregrynacji i jedziemy zawieźć do punktu, który wskazał Dom Otwarty. Tak, to będzie Galeria Wyzwolenia. Tak, 18. Tak, i jak to się nazywa, to miejsce? Klub Plan B. Klub Plan B. Ale ja Wyzwolenia 18. No to pozostańmy w kontakcie. Och, jak gorące. Czyli jesteśmy na placu Zbawiciela. Tutaj. Przed planem B. Jako jednym z miejsc wskazanych przez Dom Otwarty jako
miejsce dostarczania tych przyborów szkolnych dla dzieci. To jest jedno z trzech miejsc. I tutaj mamy te nasze Szymony. Mhm. No i teraz znowu musimy się z Państwem rozłączyć, bo będziemy to tachać do planu tak B. Jest. A za chwilę się jeszcze połączymy ponownie i pożegnamy z Państwem. Elżbieto, no więc odnieśliśmy pewien sukces, przywieźliśmy 10 kompletów do planu B i nawet dostaliśmy... Tak, proszę bardzo, dostaliśmy w podziękowaniu pyszny płyn. Co to jest takiego? No, w każdym razie... Willa. W każdym razie jest bardzo smaczny. Te upały idealne. Te upały idealne. Tak. Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w akcji Domu Otwartego. Tu do planu B można przywozić cała, przybory. Tak, cała akcja trwa do 21 sierpnia. I godziny otwarcia są bardzo ciekawe, bo aż do drugiej w nocy, od 11 do drugiej w nocy, są trzy miejsca jeszcze tam, gdzie można zawieźć te dary szkolne. Tak, natomiast nasza działka została sfinansowana, te 10 kompletów przyborów szkolnych dla dzieci uchodźców, sfinansowaliśmy... Ze zrzutki.pl, Stypendium Wolności. Bardzo prosimy przy tej okazji, tak chcieliśmy się przypomnieć, jeżeli Państwo nadal mogliby nas wspierać, dlatego że te nasze pieniądze niedługo będzie rozliczenie, obiecuję. Zebrane kwoty zebraliśmy już ponad 10 tysięcy i chcę powiedzieć, że wspomogliśmy już 8 osób, plus różne takie akcje, które jesteśmy powiązani, przecież ta zrzutka jest powiązana z naszym stowarzyszeniem Wolność, Wolność, Demokracja, także wspieramy również akcje nie tylko pomocowe, takie pojedyncze dla ludzi, ale również tego typu jak dzisiaj przybory szkolne dla dzieci uchodźców. Ponieważ w statucie naszego stowarzyszenia WRD jest wspólne działanie z organizacjami o podobnych celach statutowych, a organizacja Dom Otwarty wspiera działania prodemokratyczne i prorównościowe w Polsce. Zapraszamy serdecznie w takim razie. Tak? Bardzo i chcę podziękować dotychczasowym darczyńcom. Bardzo dziękuję, że pamiętacie o nas i bardzo proszę przekazujcie tę naszą prośbę o wspieranie swoim znajomym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.